Prawdopodobnie rodzinnym miastem świętego Łukasza była Antiochia Syryjska. W tym cała tradycja jest zgodna. Był poganinem, a nie Żydem. Zdaje się to potwierdzać pośrednio święty Paweł Apostoł, kiedy w liście do Kolosan wymienia najpierw swoich przyjaciół i pomocników z narodu żydowskiego, a potem z pogaństwa. Łukasza umieszcza w grupie drugiej. Naukę Chrystusa Łukasz przyjął przed przystąpieniem do świętego Pawła. Nie należał do 72 uczniów Pana Jezusa, jak o tym pisze święty Epifaniusz, ani też nie należy go utożsamiać z uczniem, który z Jezusem zetknął się w dzień Jego zmartwychwstania w drodze do Emaus, jak to twierdzą święty Grzegorz Wielki i Teofilakt. Z zawodu Łukasz był lekarzem, jak o tym pisze wprost święty Paweł Apostoł. Należał do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z ówczesną literaturą. Świadczy o tym jego piękny język grecki, kronikarska dokładność informacji i umiejętność zdobywania źródeł. Jego znajomość judaizmu jest powierzchowna, a łacińskie imię wskazuje na jego pochodzenie. Około 40 roku po narodzeniu Chrystusa i około 7 lat po jego śmierci, zapewne w samej Antiochii stał się wyznawcą Chrystusa. Około 50 roku po raz pierwszy spotyka na swojej drodze świętego Pawła. Przyłącza się do niego jako uczeń, towarzysz podróży oraz lekarz. Nie wiemy, dlaczego dopiero w Troadzie święty Paweł zabrał go ze sobą w długą podróż apostolską. W Filipach święty Paweł go zostawia, znowu nie wiemy z jakiej przyczyny. Dopiero w trakcie trzeciej podróży, która rozpoczęła się w 58 roku, Łukasz przyłącza się ponownie do apostoła, aby go już więcej nie opuścić. Towarzyszy mu do Jerozolimy, potem zaś do Rzymu. Swą wierność Łukasz posunął tak dalece, że jako jedyny pozostał przy świętym Pawle w więzieniu w Rzymie. W czasie aresztowania i 2 lat więzienia świętego Pawła w Cezarei Palestyńskiej, Łukasz miał dosyć czasu, aby zapytać naocznych świadków o szczegóły, które przekazał w swojej Ewangelii. Nie wiemy, co działo się z Łukaszem po męczeńskiej śmierci świętego Pawła. Ojcowie Kościoła i liczne legendy wymieniają wiele różnych miejsc, Achaje, Galię, Macedonię i tym podobne, w których miał nauczać. Wydaje się to mało wiarygodne. Bardziej prawdopodobna wydaje się wzmianka, w której autor pewnego prologu do Ewangelii, pochodzącego z II wieku, twierdzi stanowczo, że Łukasz zmarł w Beocji, przeżywszy 84 lata. Tak dawna wzmianka, sięgająca czasów niemal apostolskich, zasługuje na wiarę. Autor nie wspomina jednak o śmierci męczeńskiej, pisze tylko, że Łukasz zmarł pełen Ducha Świętego. Dlatego późniejsze świadectwa o jego męczeńskiej śmierci są raczej legendą. Łukasz pozostawił po sobie dwie bezcenne pamiątki, które zaskarbiły mu wdzięczność całego chrześcijaństwa. Są nimi Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Chociaż sam prawdopodobnie nie znał Jezusa, to jednak badał świadków i od nich, jako z pierwszego źródła, czerpał wszystkie wiadomości. Formę i układ swej Ewangelii upodobnił do tekstów poprzedników, czyli do Mateusza i Marka. Ubogacił ją jednak w wiele cennych szczegółów, które tamci pominęli w swoich relacjach. Jako jedyny przekazał scenę zwiastowania i narodzenia Jana Chrzciciela i Jezusa, nawiedzenie świętej Elżbiety, pokłon pasterzy, ofiarowanie Jezusa i znalezienie Go w świątyni. Jest więc autorem tzw. Ewangelii Dzieciństwa Jezusa. Zawdzięczamy mu niejeden szczegół z życia Matki Bożej. On także przekazał pierwsze wystąpienie Jezusa w Nazarecie i próbę zamachu na Jego życie, wskrzeszenie młodzieńca z Nain, opowiadanie o jawnogrzesznicy w domu Szymona Faryzeusza, o posługiwaniu pobożnych niewiast, zapisał okrzyk niewiasty, błogosławione łono, które Cię nosiło, gniew apostołów na miasto w Samarii, rozesłanie 72 uczniów oraz przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, o nieurodzajnym drzewie, o zaproszonych na gody weselne, o zgubionej owce i drachmie, o synu marnotrawnym, o przewrotnym włodarzu, o bogaczu i Łazarzu. Przekazał nam scenę uzdrowienia 10 trędowatych i nawrócenie Zacheusza. Bardzo cennym dokumentem są także Dzieje Apostolskie. Jest to bowiem jedyny dokument o początkach Kościoła, mówiący o tym, co się działo po wniebowstąpieniu Jezusa. Ponieważ w wielu wypadkach Łukasz sam był uczestnikiem opisywanych wydarzeń związanych z podróżami apostolskimi św. Pawła, dlatego przekazał ich bieg z niezwykłą sumiennością.
Dante określił Łukasza historykiem łagodności Chrystusowej. Nie wiemy, gdzie znajduje się grób świętego Łukasza. Przyznają się do posiadania jego relikwii Efes, Beocja, Wenecja i Padwa. Przez długie wieki pokazywano i czczono relikwie świętego Łukasza w Konstantynopolu. Tam miały być przeniesione za cesarza Justyniana. Potem relikwie przewieziono do Wenecji, a stąd w czasie najazdu Węgrów miały być umieszczone dla bezpieczeństwa w Padwie. Do dnia dzisiejszego pokazują je tam w kaplicy Bazyliki Świętej Justyny. Święty Łukasz jest patronem Hiszpanii i miasta Achai, introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników. Według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi, Matki Bożej. Jeden z nich, jak opisuje Teodor Lektor w VI wieku, cesarzowa Eudoksja, żona Teodozego II Wielkiego, zabrała z Jerozolimy i przesłała świętej Pulcherii, siostrze cesarza. Według innej opowieści kopią jednego z obrazów świętego Łukasza jest ikona jasnogórska. Módlmy się. Panie Boże, Ty wybrałeś świętego Łukasza, aby przez swoje słowa i pisma objawił misterium Twojej miłości do ubogich. Spraw, niech Twoi wyznawcy mają jedne serce i jedną duszę, a wszystkie ludy niech oglądają Twoje zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.